Zakończył się trwający 13 lat proces centralizacji usług medycznych w Chorzowie. Do nowego budynku w Zespole Szpitali Miejskich przy ulicy Strzelców Bytomskich zostały przeniesione ostatnie oddziały ze szpitala przy ulicy Karola Miarki. Tutaj w tej chwili jest 120 łóżek, lekarzy kilkudziesięciu, łącznie z rezydentami i stażystami. Budynek zajmuje 4150 m2, ma 4 kondygnacje, przyziemie takie transportowe, które łączy ten budynek z pozostałymi budowlami, tak żeby z izby przyjęć szło pacjenta noszami przewieźć prosto do windy i na oddziały. Aby wszystkie oddziały chorzowskiego szpitala zmieściły się przy ulicy Strzelców Bytomskich, trzeba było zbudować nowy obiekt. To jest taka nowatorska metoda zaprojektuj, wybuduj. To, że jeden wykonawca i projektuje, i buduje. A motywacją do takiej decyzji jest to dbałość o publiczne finanse. Czyli wykonawca główny musi sobie poradzić i z projektem, i nie przekroczyć budżetu. Także pojęcie dopłaty prawie że nie istnieje. I to się udało. Tu jest mój gabinet, tutaj jest sekretariat oddziału. Zyskali wszyscy, pacjenci i pracownicy szpitala. Myślę, że warunki, w jakich tutaj pacjenci są hospitalizowani, są o wiele lepsze. Jest większy komfort, przede wszystkim budynek jest nowoczesny, przyjemny, miły. Jest tu klimatyzacja, jest po prostu czysto i bardzo fajnie. Ten nowy budynek stworzy lepsze warunki do leczenia pacjentów. Komfort znacznie się poprawia, bo każda sala ma węzeł sanitarny, ma łazienkę. Do każdej sali doprowadzony jest tlen. Ssaki, próżnia, jest nowe, wygodne łóżka, całe wszystko na tych łóżkach jest nowe. Także, a lekarze też, dużo lepsze warunki pracy, większe dyżurki, każdy ma swoje stanowisko komputerowe do pracy. Miasto od paru lat realizuje politykę, która polega na centralizacji usług medycznych w jednym miejscu. Ważny jest aspekt ekonomiczny. Ja bym tu podkreślił jeszcze jakości pracy. Dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla całego personelu, transport pacjentów, a przede wszystkim wygoda dla pacjentów. Na miejscu mają i laboratorium, i diagnostykę, i tomograf, i rentgen. Wszystko razem wspólnie powoduje, że ten komfort przyjęcia pacjentów jest wysoki, dużo wyższy niż był.